Rozpoczniemy od piosenki A.A.A. Gdzie serce gra. To jest mały chór Wielkich Serc z Łodzi, który przyjechał, ale możecie ich zabrać do siebie. Ale już mówię, jak to zrobić. Trzeba zdobyć telefon albo kontakt do mnie na przykład i możemy przyjechać do waszej miejscowości, do waszej szkoły, kościoła, do instytucji z kolędami czy nie z kolędami i możemy zaśpiewać na chwałę Bożą. Mały chór Wielkich Serc trwa już 26 lat i mamy 9 płyt i są płyty do sprzedania, ale nie wszystkie już niestety. Natomiast na pendrive'ie są wszystkie 9 płyt. Zaśpiewamy teraz piosenkę Oto mały chórek malutkich zwierzątek. Zobaczcie, że te małe dzieci, które tutaj stoją, one wcale nie są dekoracją. Zaraz się przekonacie, bo zaśpiewają. Jest sekcja chrapiąco, miaucząco, szczekająca. Gdzie jest sekcja? Szczekamy? Miauczymy? Co jeszcze robimy? Chrapiemy? Ćwierkamy? Tak też potrafię. Dobrze, bierzemy mikrofony i śpiewamy Oto mały chórek malutkich zwierzątek. Mały chórek kocham, mały konek miał, aż kurczaczek piśni, piją
Skoro jesteśmy w temacie zwierząt, dzieciaki, lubicie zwierzaki? Widzę, że panda tutaj jest taka mała, jeszcze, a ja mam nazwisko kleszcz. To też zwierzę trochę, nie? W tej piosence następnej podpisałem się. Ostatnie słowo w tej piosence jest kleszcz, ale nie polecam wam spotkania z kleszczem. Sam się spotkałem i pani później w analizie powiedziała: ty słuchaj, zobacz, kleszcz kleszcza ugryzł. Ale super. To nie było wcale śmieszne dla mnie. Ale dzieciaki nauczyły się piosenki, którą skomponowałem. Wszystkie piosenki skomponowałem, ale ta jest taka, której nie znam na pamięć, ale one dały radę, one się nauczyły. Ja po prostu wziąłem atlas zwierząt i po prostu przepisałem zwierzęta, ale nauczyć się tego już nie potrafię, a oni potrafią. Piosenka pod tytułem Zwierzaki. Mówiłem o płytach, czy nie? Mówiłem. To jeszcze raz powiem. Mamy płyty. Gdybyście chcieli, możecie sobie kupić na przykład płytę z kolędami i taki grudniowy wieczór przy Wigilii puścić. Byłem po prostu tam i śpiewały dzieciaki. A to jest płyta właśnie, pamiątka z tego koncertu. Mamy jeszcze płyty, panie akustyku? Mamy jeszcze płyty, to jeszcze są do nabycia. A my teraz zaśpiewamy piosenkę Pola, Ptyś i Lena zaśpiewają Trzymaj się. Otrzymaliśmy taki piękny, wzruszający kiedyś list ze szpitala psychiatrycznego od kobiety, która miała silną depresję. Powiedziała, że ona kilka razy dziennie słucha tej piosenki i ta piosenka dodaje jej dużo sił. Jest w rytmie takim rockowym, ale przemawia do serca, żebyśmy trzymali się, żebyśmy się nie poddawali w żadnej sytuacji naszego życia, choćby najtrudniejszej. Piosenka pod tytułem Trzymaj się. Nie.
każda piosenka Małego Chóru Wielkich Serc ma swoją historię, a historia tej piosenki pod tytułem Mamo, Tato jest taka, że taki mój uczeń ze szkoły, Mikołaj, mały Mikołaj, mówi, że umarła jego mama i bardzo prosi, żebym ułożył piosenkę właśnie o mamie, ale żeby to nie była smutna piosenka, bo jego mama zawsze była uśmiechnięta. I żeby dodawała ta piosenka sił również tacie, którego bardzo on kocha i ma nadzieję, że tata da radę w tych trudnych chwilach, żeby się razem po prostu podtrzymywać. Piosenka pod tytułem Mamo, Tato. Nie macie nas jeszcze dosyć? Nie musicie iść na hot doga albo na jakiś obiad czy coś takiego, nie? Podadzą obiad, nie? Nie trzeba gotować. To bardzo dobrze. Słuchajcie, w takim razie teraz poprosimy o piosenkę Hej, rodzina jest okej. Ta piosenka została skomponowana na zamówienie Centrum Służby Rodzinie w Łodzi, dlatego że tam jest mnóstwo takich ludzi, którzy chcą pomagać rodzinom w trudnych sytuacjach życiowych. I właśnie ta piosenka, Hej, rodzina jest okej, jest piosenką, w której znajduje się taki element, który czasem prosimy, żeby wykonywali również ludzie uczestniczący w koncercie. Żebyście powiedzieli, przeliterowali słowo rodzina, ale w takim rytmie, z takim lekkim przyspieszeniem, czyli R-O-T-Z-I-N-A, rodzina. Spróbujmy. R-O-T-Z-I-N-A, rodzina. Same panie teraz. R Sami mężczyźni? R-O-D-Z-I-N-A.
Rodzina. I przydacie się w czasie tej piosenki. Zaśpiewajmy Hej, rodzina jest okej. Żebyście wiedzieli na przykład, że Oliwier potrafi robić beatbox i to wcale nie było z playbacku, to zrób teraz beatbox, a my zaśpiewamy refrenik, dobrze? I dla małego chóru Wielkich Serc. O której macie obiad? O 11? O 13, bo 11 to już by było przepadło. O 13, to jeszcze chwilkę możecie zaśpiewać. Słuchajcie, Weronika zaśpiewa piosenkę o świętym Maksymilianie. On chodził w takim samym habicie jak ja. Jestem franciszkaninem konwentualnym. Miał taki sam sznurek jak ja, może bardziej czysty. I miał też takie trzy węzły, które wcale nie oznaczają śniadanie, obiad i kolacja, ale oznaczają śluby czystości, posłuszeństwa i ubóstwa.
I za chwilkę Weronika zaśpiewa o świętym Maksymilianie, który chciał być świętym na maksa i oddał życie w Auschwitz za drugiego człowieka. Piosenka pod tytułem Maksymalny. Mówiłem o płytach, czy nie? Nie, nie mówiłem, więc jeszcze raz powiem. Są płyty i są również pendrive'y. Poprosimy tutaj absolwentów Małego Chóru Wielkich Serc, może Weronikę i poprosimy Olę, żeby zaśpiewały piosenkę Duch Święty, niech jednoczy nas. I będziemy kończyć, żeby wam nie ustygło. Dobrze? Nie. Nie? Ale to może to zostanie. Mi ustygnie? Nie, ja dzisiaj mam suchy prowiant. Jest Weronika? Ja idę. Weronika, o jest Weronika. A jest Ola? Wyszła na sikundkę. Nie jest. Dobrze. W takim razie piosenka Duch Święty niech jednoczy nas.
To były Ola i Weronika, absolwentki Małego Chóru Wielkich Serc. Niestety są już na emeryturze, jeśli chodzi o chór, ale śpiewają dalej. To co, idziemy na ten obiad, nie? Jeszcze jedną? Jeszcze jedną. To może wielka moc w moim sercu jest. Trochę ruszania się, dobrze? Nie ma przeproś. Wszyscy się ruszają. Ktoś i kto? A, i Wiktor. Wielka moc w moim sercu jest. Lubicie prezenty? Niespodziewane prezenty? Dzisiaj mamy 50 piłek dla was. Myślę, że dzieci najpierw poczęstujemy, nie? Ale nie, wy się nie ruszacie. Nie. 50 piłek, takich w kolorach papieskich, czyli biało-żółtych, z napisem Mały Chór Wielkich Serc. Ale to za chwilkę. Właśnie tutaj ciocia Agnieszka przypomniała, że Marysia ma dzisiaj urodziny. Która Marysia? Ta Marysia? No tak, rzeczywiście, cukierki były rano. Marysiu, chcesz w ramach swojego prezentu zaśpiewać piosenkę? Co? Razem z Antosią? Dobrze. Na wieki wieków amen tę piosenkę? Antosiu, jesteś gdzieś? To chodźcie. To będzie taki prezent, bo one bardzo lubią śpiewać. One by wszystko prawie oddały. No prawie wszystko, no.
I wszystkiego najlepszego ci życzymy, dobrze? Dziękuję. 100 lat, 100 lat, 100 lat, 100 lat, niechaj żyje nam. Hej! 100 lat, 100 lat, 100 lat, 100 lat, niechaj żyje nam. Niech żyje nam, niech żyje nam. W zdrowiu, szczęściu, w pomyślności, niechaj żyje nam. Niech żyje nam, niech żyje nam. Całą wieczność z nami. Całą wieczność z nami w niebie, niechaj żyje nam. Całą wieczność z nami w niebie, niechaj żyje nam. Niech żyje nam, niech żyje nam. Całą wieczność z nami w niebie, niechaj żyje nam. Niech żyje nam, niech żyje nam. Całą wieczność z nami w niebie, niechaj żyje nam. A kto? Marysia! To ile lat? 4 latka już masz? Nie. A ile? 12. To jeszcze do 18 trochę jest, nie? Tak. I jeszcze może się zachowywać jak dziecko? Tak. I psocić jak dziecko? Tak. I przyjmować prezenty jak dziecko? Tak. Dobra, no to śpiewaj. W takim razie. Na wieki wieków, amen. Śpiewał przed wami Mały Chór Wielkich Serc. Pokiwajcie do nas przyjaźnie, a my do was przyjacielsko. Wspominają o płytach? Nie wspominają o płytach. Są płyty... Czego nie było? Bisu? Please bis? Dobra. To w takim razie... Tylko, że nie wiem, czy Marcin da radę Elvisa zaśpiewać. Zaryzykujemy? Chodź, spróbujemy. Chodź, najwyżej będzie lekcja pokory. Chodź, Marcin. To będzie o talentach, o talentach. On się trochę boi, bo wczoraj walczył chyba z zimną wodą, czy nie wiem z czym, ale powiedz coś. Coś. Powiedz coś więcej. Coś więcej. Da radę. Dobra, w takim razie, jak potrafię? Elvis królem rock'n'rolla był, a Ronalda nie okiwał nic.
nas od Boga talent ma. My śpiewamy Tobie, Panie, tak. Tak, jak potrafimy jest Ciebie. Niż na ziemi, kiedy śpiewie. Będę śpiewał Tobie, tak. Tak, jak potrafimy jest Ciebie. Niż na ziemi, kiedy śpiewie. Marcin dał radę. Brawa dla Marcina. Kochani, za 8 minut macie już obiad. To życzymy wam smacznego. I jeszcze o płytach wspomnę, bo nie wspominałem. Są jeszcze płyty i są... A, piłki, właśnie. To jak to zrobimy z piłkami? To wy pójdźcie po piłki i może już nie ze sceny, tylko stamtąd, dobrze? Tylko uważajcie na te kable, żebyście się nie poprzewracali. Fajne piłeczki. Dzieci, idźcie tam, oni wam dadzą piłki. Takie fajne piłki. Takie do grania na plaży, jak jest ładna pogoda. Jak deszcz, to nie, ale... I dziękujemy za waszą obecność. Brawa dla akustyków, którzy dzisiaj wracają już do Łodzi. Ostatni koncert.